No i Eluwina, ogólnie nie patrzyłem, ale klikając tu na Balloon Boya mamy taką minigierkę. No i możemy sobie zbierać baloniki. Psium. Cyk. No i mamy exit. No i co? Wyjdziemy, no i... I koniec. Lecz tu się wyświetla, że jeszcze nam został jeden balonik. Jaki balonik? I znowu jesteśmy w nocy tutaj drugiej. Ale nie, my sobie idziemy ponownie tutaj. I teraz tak. Bierzemy sobie te baloniki. Tu sobie idziemy. Bierzemy sobie tu tego balonika. Ty tutaj, o, baloniki. Nie idziemy do exitu, nie idziemy do wyjścia. Idziemy tu i skaczemy sobie tu. I siu, spadamy, sru. Cyk. I skaczemy po balonikach. I to jest jeszcze coś innego niż robiłem przedtem. Jest dziecko. Dać mu balona nie możemy, ale sobie spadamy. W momencie, w którym spadamy, jesteśmy tu. Sobie wchodzimy tu, tu, tu i tu. I wyrzuca nas znowu do gry. Tylko tym razem wzięliśmy wszystkie balony, ale jest jeszcze jedna cutscenka właśnie taka, którą chcę wam pokazać. Inna wersja, alternatywna. Nie zbieramy w ogóle balonów, w tym sensie wiadomo, no, te tutaj kilka sto będziemy, no i zeskakujemy po prostu od razu tutaj. No i teraz... Ej, przedtem nie miałem tych balonów. No dobra, zeskakujemy sobie niżej i jesteśmy tu. W tym oto świecie. Idziemy. Mamy płaczące Balloon Boye. No i dochodzimy znowu tu. Można się cofnąć. Wiecie co? Chcę jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Ja wiem, ja zamulam, ale skoro można się cofnąć, to chcę przetestować, czy można zebrać wszystkie balony i wtedy może dać się tym Balloon Boyom? Ciekawe. Sobie przejdźmy tą minigierkę ostatni raz. A nie, no przecież jak my zbierzemy go, to nam się gra crashuje, nie? Cześć, dziecek, co jest z tobą nie tak? Chcesz balonika? Albo lodzika, jak baby? Zepsułem. 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 Muszę wyjść z gry. Zepsułem grę. XD. Cyk. Dobra, teraz na poważnie. Słuchamy, co mówi. I przechodzimy noc drugą. Cześć, kolego. Tutaj sobie stoi. Zawsze go utrzymywałem tutaj. Ej, czemu on znowu... Ej, zepsułem grę, on znowu zadzwonił. Chodź tu. Nie uciekniesz mi. O nie, może jednak uciekniesz.
Dalej! Pójdzie po moją dupę! Rzeczne springi. Pam, pam, param, pam, pa, 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 pam, pam. Nie wyobrażam sobie tu nocy 6 Custom Night'a. Ach. W sumie patrząc na to, najbezpieczniej by go było tu trzymać. Nie lubię tej muzyki. Ta muzyka oznacza, że on idzie do mnie. Pamiętam to. Kiedyś ogólnie FNAF-y od 1 do 4, na pewno 3, były darmowe na telefonie. I wtedy... Ventilation? I wtedy... Właśnie sobie grałem w to. Oj. Jest źle. Stój tu sobie. Freddy. Przywołam cię z martwych. Druga w nocy, a on już trochę tutaj daje popalić. On sobie poszedł. Skubany, wciąż coś niszczy. Właśnie, to się samo właśnie niszczy, czy to Spring Trap robi? Jest tu. Był tu. Super, że wideo error. On wciąż coś niszczy. Co jest? Przywołajmy go tam. Nie, to nie. Daj, bo będzie u mnie. Powinienem dosyć jumpscare'a przez Balloon Boya, ale na szczęście zmieniłem kamerę i mi nie wyskoczył. Prawie Mangla nam przywołałem, czyli Phantom animatrony już tu są. Ach, właśnie, bo mi się wciąż myli. FNAF 1 to są zwykłe animatroniki, FNAF 2 to są Toy i Wither. Withered. No, wiecie. FNAF 3 to są Phantom, FNAF 4 Nightmare, FNAF 5 Funtime, FNAF 6 Rockstar. Sister Location to są właśnie Funtime. FFPS to są Rockstar, no i co? No i potem jest Hype Mountain, no to nie liczymy. No i potem są właśnie Glamrock, czyli właśnie te FNAF Security Breach. Ej, zarąbisty jest klimat grając to. Mam taką nostalgię w cholerę. Weź se tu stój. Weź tu stój. Aha, aha. Kiełka znikła. O. Weź tu stój. Ha. Aj, kamerka mi nie działa, dlatego nie ma tutaj kamerki. Znowu nam coś uszkodził. Cześć, malutki! Jest! Mamy to! Więc widzimy się w nocy trzeciej z gry Five Nights at Freddy's 3. Eluwina!